Kochani widzowie, trzeci dzień naszego potrójnego daily, nie będę ukrywał, odczuwam już, że trzy filmy dziennie wrzucam, że jest to takie troszeczkę męczące, ale energia dalej jest, więc dzisiaj po raz kolejny, tak jak codziennie wieczorem przez cały grudzień lecimy z Palio Nowem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście na Palionowej jak tradycyjnie, zwykle codziennie, prawda, o 19:19. Ale to nie wszystko, ponieważ jest więcej odcinków, ponieważ rano o 10:00 wrzucam odcinek tutaj na ten kanał również z różnych innych gierek. Dzisiaj mogę wam zaspoilerować, że jutro będzie bardzo fajny odcinek z Palionem i z Dave'em rano o godzinie 10:00 z walk z stickmenów takich, po prostu, że będziemy takimi stickmenami, będziemy się bić. Fajny odcinek, myślę, że jest co pooglądać, więc zapraszam jutro, prawda, na godzinę 10:00. Taki odcinek wleci na kanał, a o godzinie 14:00 wiadomo wlatują codziennie odcinki na plusa z Among Usa, więc myślę, że warto tam wbić również, wam się podobają te odcinki, tam widzę, że są spoko, więc że też oglądacie, więc myślę, że warto, tam codziennie lecimy sobie z tymi odcinkami z Amonga i przyznam szczerze, że zależy mi na tym plusie, chciałbym, żeby to tam jakoś się rozwinęło tak, żeby po tym całym moim potrójnym challenge'u daily od stycznia móc dalej kontynuować tam ten kanał, żeby móc dalej tam nagrywać filmiki dla was, więc wbijcie tam, ponieważ warto. Jeżeli ktoś mnie lubi, jeżeli ktoś szanuje moją pracę, no to zachęcam, ponieważ tam można, prawda, ze mną spędzić jeszcze więcej czasu. A dodatkowo myślę, że jakieś live-iksony też się będą pojawiać. Nie wiem, czy teraz w grudniu postaram się jakiegoś live'a też zrobić, ale nie obiecuję, ponieważ jest sytuacja jaka jest, że trzy filmy dziennie to nie ma to tamto i taki live to już by mnie tak wykończył, że ja nie wiem, co bym ze sobą zrobił. Pewnie po ścianach zaczął biegać z wrażenia. Dobra, w każdym razie mamy, uwaga, problem. Mamy problem i to ogromny problem, ponieważ Venom uciekł. Venom uciekł z Dave'a. Pisaliście mi o tym w komentarzach. Ja nie gadałem o tym z Dave'em. Boję się z nim o tym rozmawiać, bo ja nie wiem, co w jego psychice się stało po tamtym zdarzeniu. Ale wiem tylko, że Venom uciekł z jego ciała, że już go nie ma w Dave'ie, więc... Więc mamy problem dosyć spory. Ja nie będę ukrywał, że to nie jest dobry znak, tym bardziej dlatego, że po poprzednim odcinku, który też wam się w sumie spodobał, wiemy, że kamień bólu jest zagrożony. Pisaliście mi w komentarzach też, że tych kamieni jest 6, że jeszcze dodatkowo Dave i Claude znaleźli rękawice Thanosa, więc to już jest w ogóle posrane. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to oznacza, że jeden z 6 kamieni, czyli ten kamień bólu, to jest kamień, który będzie Dawid potrzebował do tego, żeby tą rękawicę uruchomić, więc ja też dlatego z nim chcę rozmawiać, bo ja nie wiem, jakie on ma do tego podejście, nie wiem, co on chce z tym zrobić i wolę póki co nie wiedzieć, ponieważ pisaliście, że chce zniszczyć Palionowo, a to źle wróży bardzo, ale ja myślę, że powinniśmy zabezpieczyć lekko ten kamień, znaczy lekko, jakkolwiek, zobaczyć, ja po prostu chcę iść zobaczyć, czy on tam jeszcze jest, więc popłyniemy sobie tam do tej, jak to się nazywa, do tej świątyni, tego kamienia, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, ale polecimy zobaczyć, czy on tam jest, nie chcę wchodzić drugi raz, to ja wiem, że nie jestem w stanie zdobyć tego kamienia z tego powodu, że ja nie zabiję Milki po tej drugiej stronie i to jest to, no nie wiem, blokuje mnie psychicznie, to nie mogę, nikogo bym nie zabił, nie, że Milki to moja była, dlatego bym jej nie zabił, tylko, znaczy była w Minecrafcie oczywiście, to jest bardzo ważna sprawa, że chciałbym to wytłumaczyć teraz, jak oglądacie to, jesteście zainteresowani tym, co mówię, to bardzo ważna sprawa, po raz kolejny to podkreślę, że ja z Milki nigdy w życiu nie byłem, okej, to było tylko i wyłącznie w Minecrafcie, więc to nie dlatego, że ona była moją byłą dziewczyną w Minecrafcie, tylko dlatego, że po prostu, no to jest, wiecie, przyjaciółka, jest to ktoś tutaj na Palionowie, no ja nie byłbym w stanie tak o kogoś zabić, tak samo nie byłbym w stanie zabić Dave'a, ani Kloca, ani nikogo innego, kto tu się kiedykolwiek pojawił, czy nawet mojego klona, więc no niestety, czekajcie, gdzie to było? Ej, zgubiłem to, czekajcie, to było, to chyba to było, dobra, idziemy tutaj na górę zobaczyć to, czy tutaj... Chyba tutaj, tak, dobra, tutaj to jest. Już na pamięć znam chyba drogę, to już jest chyba, no już łatwo. Dobra, idziemy tu na górę, dobra, kamień dalej jest. Powiem wam szczerze, że jak ja widzę ten kamień, to wygląda jak takie oko, które by się na mnie patrzyło, to jest straszne. I samo przekręcenie tego sprawia, że, no widzicie, nawet kamień bólu pisze, jak na to najadę, nie no, dramat. Ale dobra, jest to bezpieczne, w każdym razie myślę, że najlepsze, co możemy zrobić, to jakoś zabezpieczyć to tak, żeby Venom po prostu nie wiedział, że to tutaj jest. I my to długo szukaliśmy, więc Venom ma, czy Venom, czy Dave, ja już w sumie nie wiem, kto to będzie chciał zdobyć, ej, to jest w ogóle teraz posrane, bo Dave to już nie Venom, Venom nie jest w Dave'ie, a oboje mają... Ten ma rękawice, Venom jest Venomem po prostu i od samego początku chciał tutaj wszystko niszczyć. Ja to zamurowałem tutaj, zamurowałem tak, żeby nikt tutaj się nie zorientował, że tutaj cokolwiek było tu, prawda, nic nie ma. Ja tutaj, prawda, zrobię też tak, rozwalimy to, żeby tutaj zamurować to po prostu, żeby to wyglądało legitnie po prostu, wiecie, o co chodzi. Tu jeszcze te dwie. Jezu, to się tak długo rozwala, chyba że to...
No to się chyba siekierką szybciej rozwala, mam wrażenie. Dobra, tutaj stawiamy tak. Zostały nam trzy ostatnie, więc zróbmy coś takiego. I tu, i o wiem co zrobimy, pozbędziemy się tego, tak żeby, wiecie, żeby nikt się nie zorientował, że tutaj cokolwiek, kiedykolwiek było. Bo jeżeli tu by się ktoś zorientował, no to mamy problem. Dobra, tu, jeszcze jeden blok tutaj. Tylko skąd ten blok zdobyć? Zdobędźmy go może, dobra, tak tu zróbmy. Będziemy mieli troszkę więcej tego. Tak, o, tu. No, niech jest, dobra, może coś takiego być. Tylko ja bym się jakoś tego pozbył chętnie, tych bloków, które ja mam. Żebym ich nie musiał ze sobą brać czy coś. Nie ma tu nigdzie w ogóle na trzy takich podziałów, żeby trzy bloki wykorzystać. To jest dramat jakiś. Dobra, wiem jak to wykorzystamy. Koniec. Dobra, zabezpiecz. O nie, jeszcze mamy to też w sumie. Kurczę, jak się tego pozbyć? Ja tego nie chcę mieć ze sobą. To może ściągać jakiegoś pecha czy coś. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy, w takim razie wychodzimy stąd i musimy się zorientować, gdzie w ogóle jest Venom. Jak widzicie, o kurde, noc się zaczęła. Więc teraz Venom będzie grasował, jeszcze jest pełnia dodatkowo. Dobra, lecimy na wyspę Venoma, lecimy na wyspę Venoma. Muszę zobaczyć, czy on tam w ogóle jest, czy co on robi. W ogóle ja nie wiem, gdzie on jest. To jest też w ogóle, że trzeba go zlokalizować. Skoro on uciekł z Dave'a, skoro nie ma go w Dave'ie, to znaczy, że on gdzieś grasuje. Dobra, tam jest ta wyspa. No i podejrzewam, że poszedł na wyspę, tylko jest ryzyko, że... Nie wiem, że wejdzie we mnie, to by było straszne, ale dobra, nie, nic nie robimy, nic nie robimy, prawda? Pójdźmy po prostu, zobaczmy, że... O kurde, widziałem Venoma, przebieg tam. Jest na drzewie, czekajcie. Ja tu muszę szybko tak podpłynąć tylko. To jest nasza droga ucieczki, Nie, proszę, nie zobaczył mnie, nie zobaczył. Dobra, on tam biega gdzieś po drzewach. Dobra, tu jest nasza droga ucieczki. Tu musimy zapamiętać, że jest łódka. Dajmy sobie, ustawmy tak. Dobra, mamy tak. I okej, dobra, to jest nasza droga ucieczki. Musimy pamiętać, że tutaj jest ta łódka, bo jakbyśmy mieli uciekać. Dobra, musimy tak, na shifcie i na spokojnie. Na spokojnie patrzeć, gdzie on jest. Bo ja muszę zlokalizować go i zobaczyć, co on tutaj planuje na tej wyspie. Czekajcie, bo on skakał po drzewach. To w sumie nie jest chyba zbyt mądre skakanie również po drzewach. Zgubiłem go. Ale gdzieś tu był. Jeszcze tu jest tak ciemno. Tak ciemno tu jest akurat teraz nocą. To jest dramat. Czekajcie, zgubiłem go. Ej, nie ma go, znikł. Ej, znikł. No nie ma go nigdzie tutaj na tym. To jest przecież nienormalne, czekajcie. Buu, ale było blisko, żeby nas zobaczył. Dziwne, że nie zobaczył w ogóle. Chyba, że zobaczył. Czekajcie, tam gdzieś był. Jo, nie mogę, tam jest, dobra. Dobra, ej, słuchajcie, to jest straszne, że tutaj ten Venom jest, on tutaj na tej wyspie. Dobra, ważne, że on tutaj tą wyspę swoją zajął, a nie gdzieś indziej biega. Dobra, tu se łazi gdzieś po tych drzewach. Powalony, hop. Dobra, zeskoczył na dół. On w ogóle nie ma obrażeń od upadku. Jest tak potężny. Dobra, zszedł tam gdzieś na dół. Czekajcie, zejdźmy tu do wody. Lups. Dobra, lecimy za nim. Ja muszę zobaczyć, co on robi. Ja nie mam pochodni, to jest najgorsze. No, ale on by wtedy wiedział, że tu jestem, ale jest strasznie ciemno. A dobra, tam się coś świeci. Dobra, schodźmy na dół. Oła. O, on tam coś robi. Ja bym tam chciał zobaczyć, co tam jest. Co on tam takiego planuje. Czekajcie, się tu gdzieś schowam. Poczekamy, aż on wyjdzie, rozwalimy sobie tutaj ten obstyn. Jezu, to będzie trwało troszkę. To będzie trwało, ale mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, udało nam się. Tu jeszcze jeden blok rozwalmy. O nie, woda. Najgorzej. Dobra, czekajcie, tu musimy zrobić sobie taką chwilową bazę. Chwilowa baza na wyspie Venoma, ponieważ tutaj musimy się gdzieś schować, tylko jest tak ciemno strasznie, że już żałuję, że pochodni sobie nie wziąłem w tą ciemną noc. Ale dobra, tu jesteśmy schowani, dobra, tu mamy fajną kampę, tu nie powinien się zorientować, że tu jesteśmy. On tam jest dalej, na dole? Chyba jest tam dalej, czekajcie, zerknę. Jeszcze sobie otworzyłem ekwipunek, ale chyba mnie nie widział. Dobra, poczekamy, aż on stamtąd wyjdzie i pójdziemy tam zobaczyć, co tam jest takiego. O, wychodzi, dobra. Niech sobie wyjdzie stąd. Czemu on tam się zatrzymał? Co jest? Dlaczego on się tam zatrzymał? Co jest grane? Dobra, ja... Czekajcie, musimy się tam dostać na dół jakoś. Tylko jak? On tam poszedł chyba znowu. On stąd nie wyszedł. On stąd nie ma jak wyjść. O, teraz to widzę. O, kurde, tam jest. Jezu, on jest czarny. To jest najgorsze, że on jest czarny i go nie widać tutaj na tej wyspie. Dobra, gdzie on jest? Znikł. Dobra, idę na dół, idę. A nie, tu jest. Tam jest, dobra, szybko idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, drzwi są jakieś. Ej, dobra, drzwi. Czekajcie. Jak to się otwiera? A tak, o kurde. Co on tu zrobił? Co to jest? Ej, dobra. Ja tu nie chcę być, bo to może być jakaś jego spiżarnia w ogóle, w której on chowa jakieś swoje żarcie czy coś. Ja nie, wynosimy się stąd. Czekajcie, gdzie on jest? On
tu był przed chwilą. Ale chyba se poszedł. Chyba poszedł. Dobra, wyszedł. Ja wyszedł jakoś, to nie mam pojęcia jak, ale rozwalamy tutaj tego obsydiana. Na całe szczęście mam diamentowy kill-off. Gdyby nie to, to byłaby mocna lipa. Oj, bardzo mocna by była. Dobra, wychodzimy tu. Tu mamy fajne wyjście teraz. Dobra, ja stąd wychodzę. Ja już stąd lecę. Ja nie chcę tutaj dłużej przebywać, bo on tutaj gdzieś tutaj grasuje. Ja nie chcę, boję się, to już jest wszystko. Wiemy, co tam jest. Przyjdziemy sobie tutaj za dnia, kiedy on nie grasuje w nocy. Chyba, że, no, chociaż nie wiem, teraz jak on jest, kurczę, poza Dave'em, to może w sumie grasować w nocy, więc jest w sumie ryzyko jakieś. Ale dobra, płyniemy sobie. On, czekajcie, czy on gdzieś mnie będzie widział? Nie ma go nigdzie, dobra, gdzieś się schował. Nie ma znaczenia, dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. O Jezu, on tam gdzieś lata. Co jest grane? Co on taki skok miał daleki? Masakra, dobra, czekaj, nie, zatrzymaj się o jakąś wyspę. Nie, to jest jeszcze tak blisko niego. Przecież on wie, na bank wie, że tam jest ten kamień. Dobra, mam nadzieję, że go nie znajdzie. Dobra, nieważne, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i rano o godzinie 10 oraz o 14 na kanale Szczypson Plus. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, na razie. Pa, pa.